1979, rok 35-lecia Polski Ludowej. Jednocześnie rok wielkich przemian dla Piotrkowa Trybunalskiego, stolicy jednego z 49 województw. Miasto, które niedawnymi jeszcze czasy należało do zaniedbanych, w którym zmiany na lepsze następowały bardzo powoli, zyskało nagle szansę odrobienia już nie wieloletnich, ale wielowiekowych zaległości. Stało się to w wyniku decyzji najwyższych władz, które powierzyły Piotrkowowi rolę gospodarza centralnych dożynek. Termin uroczystości 9 września 1979 roku. Wyróżnienie zobowiązuje. Ruszyły wielkie inwestycje na wielu frontach. W pracach nad zmienianiem oblicza miasta jego mieszkańcom dopomagała myśl, że to nie tylko na dożynki, że to zostanie na zawsze. Od początku było wiadomo, że Piotrków zyska nowe akcenty architektoniczne, które wzbogacą, jak to się mówi oficjalnie, miejską infrastrukturę. Budowniczowie domu rolnika, a także podobnych obiektów w innych punktach miasta, gdzie z okazji dożynek miały być urządzone wystawy rolnicze, podjęli wyścig z czasem. Zdjęcia te pochodzą z różnych etapów budowy rolniczego domu handlowego od maja do sierpnia. Nie tylko budowano od podstaw, poddano kuracji odmładzającej w zasadzie całe miasto. Odnową obiektów zabytkowych zajmowali się pracownie konserwacji zabytków z Lodzi, Wrocławia, Poznania i Kielc. Dokładnym zabiegom, i to nie tylko kosmetycznym, poddano również miejskie kamienice. Stadion Piotrkowi, miejsce centralnych uroczystości. Jeszcze w maju tylko bogata wyobraźnia mogła sobie pozwolić na wizję tego, co będzie tu za 4 miesiące. Znaleźli się jak zwykle sceptycy, którzy nie szczędzili komentarzy. Na pewno nie zdążą. Kolejna wielka inwestycja, tym razem drogowa, piotrkowska trasa wschód-zachód. Ma ona zapewnić dobrą komunikację z budującym się zagłębiem bełchatowskim i usprawnić ruch na drogach dojazdowych do miasta. Newralgiczny punkt na tym szlaku, tak zwany węzeł bełchatowski. Wiadukt umożliwiający bezkolizyjny przejazd przerzucono nad trasą szybkiego ruchu łączącą Śląsk z Warszawą. Pomagali tu wydatnie, podobnie jak na wszystkich placach budowy, brygady z innych województw.
zakładanie asfaltu na trasie WZ przybliżało już w sposób widoczny moment ukończenia tej inwestycji, która ostatecznie przyjmie nazwę Alei 35-lecia. Również węzeł bełchatowski, znaczony dojazdowymi ślimakami, powoli przybierał swój ostateczny kształt. Miejsce nawet dla rodowitego piotrkowianina jest już dziś trudne do rozszyfrowania. Jest to ulica 22 Lipca, budowana z myślą o rozładowaniu korka komunikacyjnego przy wjeździe do Piotrkowa od strony Łodzi. Obecnie ma ona połączenie z Aleją 35-lecia. Zdjęcia te pochodzą z końca maja. A w połowie sierpnia na gotowej ulicy 22 Lipca pojawili się pierwsi spacerowicze. Trwały jeszcze roboty kosmetyczne. Nad torami kolejowymi przy ulicy Słowackiego stanęła klatka dla pieszych. Owoc współpracy przedsiębiorstw z Piotrkowa i województwa częstochowskiego. Jest to bardzo wąskie gardło dla ruchu w mieście. Klatka tylko częściowo łagodzi ten problem. Przydałoby się podobne udogodnienie również dla samochodów. Wróćmy na stadion Piotrkowi. Jest 12 czerwca. Tutaj opóźnienia spowodowane między innymi przez srogą zimę były największe. Stąd spiętrzenie robót i pośpiech. Wbrew sceptykom prace przebiegają sprawnie. Rysuje się już kształt przyszłej trybuny głównej. W lipcu na swej kolejnej sesji zebrał się komitet dożynkowy. Przewodniczył Stanisław Skladowski, pierwszy sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Partii. Natłok spraw bieżących i problemów wymagających rozwiązania był jeszcze olbrzymi. Wiadomo było tylko jedno, że członkowie komitetu nie będą mieli chwili spokoju aż do września, kiedy z tegorocznych zbiorów będzie można upiec dorodny dożynkowy chleb. O postępie prac przygotowawczych informował wojewoda piotrkowski Leszek Wisłocki. Takie wizyty na placach budowy, zwłaszcza na stadionie Piotrkowi, należały do codziennych zajęć członków Komitetu Dożynkowego. Lipca. Stadion z lotu ptaka prezentuje się już w kształcie końcowym, choć i z tej wysokości widać, że niemało jeszcze zostało do zrobienia. Koniec sierpnia. Dwa tygodnie przed dożynkami. Prace jeszcze trwają, jeszcze jest sporo do wykończenia i do uprzątnięcia, ale w zasadzie na trybunach stadionu 35-lecia mogliby już z powodzeniem zajmować miejsca goście dożynkowi.
Widoczne efekty pracy w różnych punktach miasta to w dużej mierze zasługa szeroko zakrojonej akcji czynów społecznych. Wartość tych prac wyniosła ponad 1000 zł w przeliczeniu na jednego mieszkańca województwa. W sposób zorganizowany pracowały zalogi zakładów pracy, samorządy mieszkańców, rolnicy, młodzież. Akcja czynów społecznych zmobilizowała całe społeczeństwo nie tylko Piotrkowa, ale i województwa. Młodzież pracowała głównie na rzecz środowiska, dorośli natomiast pracowali także z myślą o młodzieży. Dzięki temu w okresie przed dożynkami można było przekazać stanicę harcerską, usytuowaną w lasach nad Pilicą koło wsi Fryszerka. Podobne stanice i ośrodki wypoczynkowe budowano także w rejonie Zalewu Surejowskiego, w Dolinie Pilicy i innych regionach województwa. Tempo zmian i przeobrażeń wykroczyło daleko poza Piotrków. W tomaszowskich zakładach włókien chemicznych Wistą przyspieszono budowę niezwykle potrzebnej inwestycji. Powstająca nowa oczyszczalnia ścieków będzie dalszym pomocnym ogniwem w walce o ochronę środowiska. Rocznie trwała budowa nowego zakładu produkcji płytek ceramicznych. Uruchamiano pierwsze linie produkcyjne. A w Bełchatowie oddawano do użytku dalsze bloki mieszkalne. Rosło zupełnie nowe miasto. Nowy Bełchatów. Tuż obok powstających kopalni odkrywkowej i elektrowni Bełchatów rozpoczął się rozruch zakładów przemysłu gumowego 100 mil. Jest to sąsiedztwo nieprzypadkowe. Taśma przenośnikowa, pierwszy gotowy produkt 100 milu, trafiła w przededniu dożynek wprost na sąsiedni plac budowy. Zakłady przemysłowe województwa, niezależnie od swoich zadań produkcyjnych, pomagały Piotrkowowi w jak najlepszym przygotowaniu dożynek. Na przykład wytwórnia konstrukcji stalowych Mostostal w Radomsku współdziałała przy wznoszeniu obiektów dożynkowych. Dostarczała elementy konstrukcyjne służące do wystroju miasta i dróg dojazdowych. Nie zakłóciło to realizacji zadań planowych zakładu, budowy mostu toruńskiego dla Warszawy oraz prac nad konstrukcją nośną kotla dla elektrowni w Bełchatowie. W zakładach przemysłu bawełnianego w Zelowie budowana znacznym kosztem nowoczesna tkalnia automatyczna po przezwyciężeniu trudności rozruchu technologicznego weszła już w normalny rytm produkcyjny. W Bialaczowie znaczną część prac przy rozbudowie szkoły wykonali mieszkańcy w czynie społecznym. W tym okresie przybyło wiele żłobków i przedszkoli, czyli obiektów, na których władzom województwa szczególnie zależy. W otwarciu żłobka wybudowanego przez fabrykę maszyn górniczych w Piotrkowie wziął udział m.in. minister górnictwa Włodzimierz Lejczak.
przedszkole w Niechcicach wybudował i wyposażył miejscowy kombinat rolniczo-przemysłowy. Moment poprzedzający ogólnopolskie święto plonów. Wizyta pierwszego sekretarza Komitetu Centralnego Towarzysza Edwarda Gierka w gospodarstwie starosty Dożynek, rolnika Stanisława Szmalca. Dziewiąty września 1979 roku. Wiadukt Bełchatowski i trasa WZ prowadząca do miasta, czyli Aleja 35-lecia, gotowe na przyjęcie gości dożynkowych z całego kraju. Wyścig z czasem został wygrany na wszystkich placach budowy. Wielki dzień przeżywa również stadion. Uroczystościom dożynkowym towarzyszyły wystawy rolnicze. Urządzono je w nowo zbudowanych obiektach, a więc w tych, które zostaną na trwale i będą służyć gospodarce województwa piotrkowskiego na co dzień. Obiekty te zlokalizowano między innymi w pobliskich Rokrzycach oraz na przedmieściu Piotrkowa w Wierzejach w pięknej leśnej scenerii.
Piotrków Trybunalski, stolica województwa, druga połowa roku 1979. Odrestaurowane i odmłodzone budowle zyskały nowe, trwale sąsiedztwa. Szansa, jaką dla Piotrkowa stworzyły dożynki, została w pełni wykorzystana. Łatwiej teraz będzie planować dalszy rozwój miasta i województwa, zapoczątkowany w tak imponujący sposób w roku jubileuszu 35-lecia Polski Ludowej.